Witam, zwołuj mnie Żuki. Dzisiaj mam specjalne zapytanie, prośbę, błaganie. Muszę się nauczyć zapisywać te rzeczy. Eee, a właściwie to nie. Nie, nie muszę. Ponieważ właśnie tym razem to wy macie napisać. I dlaczego, o co biega. Już mówię. Chciałbym zrobić specjalny odcinek, gdzie przepłacam pana Bobra Wafla moimi żołędziami, które już się przeterminowały. Mam nadzieję, że je. No nie wszystko, co się przeterminowało. Nieważne. Kiedyś dałem mu starą kanapę. Uff. Żebyście go zaczęli? Przez tydzień go nie widziałem. Chyba chodził posłuchicie, chyba. Podejrzewałem, że był grzyb w kanapie. Nieważne. W każdym razie, proszę Was, abyście podawali swoje pytania do Pana Bobra Wafla. Z automatu mówię Pan za, za te ugryzienia, nieważne. Proszę Was, abyście w komentarzach pisali Wasze pytania do Pana Bobra Wafla, i to może być wszystko. Od ulubionych płatków po sytuacje na Bliskim Wschodzie. Preferuję wszelkie rozciągłości pytań i aby was jakoś wynagrodzić. Na pewno nie jest to łapówka. E, ci, którzy będą chcieli, w zamian za fajne jakieś pytanko. Dostaną ode mnie klucz do Doty. Ile mam tych kluczy? Mam więcej niż palców. I. E, wait, 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 wait. Więcej niż palców u rąk. O, tak. E, na pewno nie jest to łapówka. Nie, 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 nie. W każdym razie na pewno liczę na Waszą pomysłowość e, i to Wy będziecie wpływać na to, jak będziecie będzie, Boże, wyglądać pierwszy odcinek z cyklu ze Pytaj Bobra y Wafla. Czy jakkolwiek wpadnę na pomysł tybilny, albo mniej, albo on mnie ster steroryzuje, żeby inaczej to nazwać. Na przykład zapytajcie Boga. <śmuszczak> Liczę na Wasze propozycje, błagania, prośby i wszelkie inne rzeczy, które zostaną przekupione dzięki kluczom dota -y i moim prośbom. I oczywiście zapomniałem najważniejszym. Jeżeli oczywiście chcecie w ogóle klucz doty, to napiszcie w nawiasie dota. Do usłyszenia, czytania i wszelkie inne możliwości, które potraficie zrobić z monitorem. Ja wiem, że wiele nie umiem. Ale się bardzo ładnie wygina, jak go naciskam. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!